Gardarny Kraków, stroje bordowe. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi trójka arbitrów, przedstawicieli Małopolskiego Kolegium Sędziowskiego. I są to pan Przemysław Gryń, główny arbiter, i jego asystenci to pan Marek Ciesiński i Konrad Karaśkiewicz. Nie, 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 nie
Ale kompletnie!
pierwsza część spotkania pomiędzy Wisłą Sandomierz a Garbarnią Kraków, wynik 0-0. Zapraszamy teraz na kilkanaście minut przerwy. Spotkania zmienia też nie Wisły, bo jest to posiłujący z numerem 23 SPP, a na boisku widzimy z numerem 17 Łukasza Adamczyka. Na bok! Na bok! Na
Wszyscy w tym! Moja!
Kosti!
87. Druga część spotkania potrwa nie krócej niż 3 minuty. Szanowni Państwo, zakończyło się właśnie spotkanie, w którym Witrzasen Dobierz uzyskał remis z Garbarnym 0-0.
Korzystając, szanowni państwo, z okazji, przypomnę rozkład jazdy na najbliższe kolejki, najbliższe mecze naszej drużyny. I tak, kolejny mecz Wisła rozegra 28 marca o godzinie 15:30 z Beskidem Andrychów. Będzie to mecz wyjazdowy. Natomiast następny mecz na naszym obiekcie, zapraszamy wszystkich kibiców w dniu 4 kwietnia, to jest Wielką Sobotę. Mecz zostanie rozegrany po godzinie 13, a przeciwnikiem naszej drużyny będzie Soła Oświęcim. Serdecznie zapraszamy. Przypomnę jeszcze państwu na zakończenie, że partnerami i sponsorami naszego klubu są m.in. Urząd Miasta w Sandomierzu, Rada Miasta Sandomierza, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, firma poligraficzno-reklamowa, jak Centrum Medyczne Rokitek, restauracja Mariano. Przypominam i zapraszam na kolejny mecz na naszym obiekcie. Będzie to 4 kwietnia w Wielką Sobotę o godzinie 13. Wisła zmierzy się z całą Oświęcim.